Dzień dobry bardzo. Dzisiaj razem z nami w studiu pani Krystyna Sienkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Wielki zaszczyt dla nas. Bardzo. Gwiazda Olgi Lipińskiej. Poznajecie, drodzy słuchacze, na pewno po głosie. Ja jestem gwiazdą Olgi Lipińskiej. A to jeszcze tak czasami trzeba powiedzieć. To zostaje na całe życie. To jest tak, że to się przykleja do człowieka i potem człowiek z tym żyje. Pani Krystyno, pani się urodziła w walentynki, ale wtedy jeszcze pani nie wiedziała, że to są walentynki. Właśnie, to jest taka dziwna amerykanizacja w Polsce, bo właściwie mówi się rżnij walenty, Bóg się rodzi. A która w ten 14 luty i to... I może to brzmieć dwuznacznie. Bardzo, no, bo to jest święto zakochanych. Tak. To jest właśnie, dobrze brzmi. No ale może pani powiedzieć teraz, że pani życie to takie święto miłości? Moje życie święto miłości? Przez te walentynki? No nie, no miałam też i pospolite dni, tak, różne, nie tylko niedzielę, nie tylko święta, ale i poniedziałki, i wtorki. A poniedziałki, nigdy nie poniedziałków nie miałam wolnych. To my też tak mamy właściwie. My nie mamy wolnych poniedziałków, wtorków, śród, czwartków i piątków. Ale lubimy to. Jest się czym pochwalić. Tak. Pani Krystyna, napisała pani książkę pod tytułem Cacko i ta książka zaczyna się od tego, że pani jest wodnikiem. Tak? Już nie pamiętam. No nie. Ale czytała pani tę książkę? Czytano mnie to, co pisałam, żebym mogła poprawić siebie, bo tak nie bardzo ja jestem... czytająca. Pani tak autokrytycznie mówi o sobie, że jest pani wampirem energetycznym. Dlatego, że oddaję to wampirostwo, od razu dzielę się tą energią. Ja tak mówię o aktorach, którzy jakimiś diapozonami się posługują, że w ogóle trzeba mieć ogromne emocje w sobie też, żeby kogoś zarazić. Zarazić nie grypą, ale śmiechem czy wzruszeniem. Pani napisała bardzo ładnie, że warto żyć, żeby tyć. I też z jedzeniem jest pani mocno kojarzona. Z jedzeniem, z umiejętnością gotowania. Smaki, jedzenie w ogóle, to jest część namiętności człowieka, prawda? Wielkie żarcie, takie jakie to było podniecające bardzo, więc dobrze się podniecać i sobie smaki różne wymyśleć i umieć je dosmaczyć. Życie też się dosmacza, to jest, życie to też jest gotowanie, prawda? Gotowanie się do czegoś. Nawet znam błędy, ale... Nieśmieszne. Nie. Teraz się mówi suchar, ale suchar, pani Krystyno, ale suchar. No zaraz, no, cztery pory roku i musi być zima i koniec. Tak, ja jestem bardzo... Nie bardzo lubię jeść, nie lubię się... Ślinić do jedzenia. A lubi pani ludzi karmić? Bo pani karmi ludzi. Tak. A zupę by mi pani ugotowała? Oczywiście. I to nie z torebki bym cię ugotowała. Jaką? Zupę. No, stoisz przed bramą, na płocie. Garnki wzięłabym z płota. Nie, ugotowałabym cię na przykład porowej. Tobie zupę Kwaśniewskiego, doktora, nie prezydenta Kwaśniewskiego, bardzo byś obleciał na wadze. Dziękuję bardzo. Brawo.